Cześć, witam Cię na kolejnym treningu Krav Maga. Dzisiaj ze mną jest Arek. W tym tygodniu będziemy chcieli pokazać, co robić w sytuacji, gdy ktoś złapie za ubranie i będzie chciał uderzyć głową. Okay? Na dzisiejszym skupimy się na pierwszej części reakcji, czyli co w przypadku, gdy ktoś złapie Cię za ubranie i stąd będziemy chcieli sprowadzać agresora na ziemię. To jest temat na dziś. Okay? Także zapraszam do wspólnego treningu. Zacznijmy od tej prostej rozgrzewki. Frontem do kamery poproszę, zaczynamy od biegu bokserskiego, czyli kolana w przód, ręce w przód. Musimy się szybko uruchomić. Delikatnie spiąć przy tym brzuch, to on powinien pracować również. Dłonie na wysokości szczęki do wyprostu rąk. Elegancko. Przejdźmy do pajacyków. I nogi przód tył. Troszeczkę popracujemy nad koordynacją. Teraz nogi na bok, raz przód. Ręce cały czas pracują góra-dół. Dobrze idzie. Nogi na bok, jedna ręka w przód, druga w bok. Jedna w przód, dobrze. Jedna w przód, bardzo dobrze, ale wcale nie jest proste ćwiczenie. To się może wydawać być proste, ale wymaga trochę treningu. Ok, dokręćmy stawy. Przede wszystkim nadgarstki. Troszeczkę będziemy na nich pracować. Krążenia bioder, krążenia nadgarstków. W drugą stronę krąg biodra, w drugą stronę nadgarstki. Biodra w miejscu tops. W drugą stronę. Elegancko kolana. Jedną w drugą, nogi razem, jedną w drugą. Elegancko. Dobra, dogrzewam się przed pierwsze ćwiczenie. Zombie, jeżeli chodzi do nas na zajęcia, prawdopodobnie wiesz, na czym całość polega. Ręce są złączone razem. Moim celem jest przejść przez miejsce, w którym znajduje się obecnie partner. Dłoń na wysokości szyi, czyli coś, co ma symulować nam ataki. A co 10 zmiana roli, 3 takie cykle dla każdego, dobra? Czyli jeżeli ja przechodzę, Arek chce zbić, zejść, odeszłem za barku. Dobra, trzymaj ręce wysoko, jedna ręka zbija, dwie na bark, odpychasz. O, 4, 5, 6, 7, 8. Jedna ręka zbija, idzieś, mamy zmianę, zombie w moją stronę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, mamy zmianę, raz, dwa, nie bierz dłoni. Nie łapieć za moją dłoń. O właśnie, 4, 5, 6, spróbuj również w drugą stronę po zmianie pozycji. O właśnie, dwie ręce odpychają. 7, 8, 9 i 10. Mamy zmianę. Widzicie odepchnięcie. Mamy trzecie. Czwarte, piąte,
leci dobrze odepchnięcie, rozważenie aspektury, utrzymuje twoją pozycję, stabilność, gotowość dla ataku. I ostatnia zmiana. Bicie odepchnięcie. Bicie odepchnij, o właśnie. I odepchnij. 3. Dobierz na drugą stronę. O właśnie. 4. 5. 6. 7. 8. Jeszcze bliżej. 9. I 10. I ostatnia zmiana. I raz. I odepchnij. I odepchnij. Pamiętaj, że to ma być zbicie. Skup się na dźwięku, bo brawo, mamy 10. Super. Idziemy dalej. Przejdźmy sobie w ping-pong. Obrona przed prawym prostym na start. Te treningi już są za nami. Śmiało powinien zdać radę, czyli zbijam. Krótka kontra, dystans i wracam z atakiem. Ok? Trumy sobie ping-pong. 15-20 powtórzeń w sumie, czyli około 8-10 dla każdego. Gotowy bronić pierwszy. Obrona kontra o dystans. Wracam z atakiem. Świetnie. 3. 4. 5. Super. 6. Oddech. 7. 8. 9. 10. I raz. Oj, przepraszam. 2. Teraz ty. I 3. Piętnaście. 16. 17. 18. 19. Dwadzieścia. Super. Mam nadzieję, że jesteś trochę rozgrzany. Jeżeli potrzebujesz łyka wody, łyka wody. My przejdziemy sobie do przejścia i omówienia pierwszego elementu technicznego dzisiaj. Dobra? Przejdźmy sobie do elementu złapania za ubranie. Pamiętaj, że każda forma złapania ma swój początek. Czyli jeżeli widzisz, że ktoś idzie z rękoma na ciebie, zawsze można zatrzymać. Jeżeli ktoś idzie, zawsze mogę zbić. Po to były te ćwiczenia wcześniej. Pamiętaj, że prewencja jest najlepszą formą obrony. Czyli nie dopuszczaj do trudnych sytuacji. Ok. Co jeżeli dałem się złapać, te ręce uchwyciły cię za ubranie, szmatę, nie wiem, przepraszam za określenie, my nazywamy to szmatą, bo nie możemy się do tego przywiązywać, w sensie to nie może odwracać twojej uwagi. W pierwszej fazie to, co będę chciał, dźwignąć przede wszystkim ręce, postawić je pomiędzy moją a głową agresora. Gdyby chciał uderzać, to jest pierwsza linia obrony. Okay? To, co będę chciał w tym momencie, zaczniemy sobie od końca, czyli od agresywnego rozwiązania. W sensie to, że ten ktoś się trzyma, w żaden sposób nie przeszkadza w tym, żeby zacząć atakować. I to w tym momencie zrobimy. Czyli stąd ja będę chciał, żeby zacząć atakować tak długo, aż druga osoba nie puści. Tyle. Wieczorem atakujemy strefę kroku, głowę, pilnując rąk cały czas wysoko. Ok, zróbmy to 10 razy dla każdego. Po 5 będzie zmiana roli w ten sposób. Ok? Ja zacznę, jest złapanie, ręce pod, zaczynam uderzać, chcę wyjść z tunelu, na koniec staję tam. A, tu nie
Teraz ostatnie. Sorry. Właśnie dlatego lepiej nie. Kurde, teraz zamykasz oczy. Gdzie jest linii? Więcej uderzeń na głowę. Różnie. Dużo młotów, dużo łokci w tym dystansie. Nie, to, czego chciałbym, żebyś zaczął, że znowu to ręce, żeby wylądowało blisko. Dobra? W sensie stąd. Ja będę zasłaniał i przytrzymywał i zaczynam atakować, ale nie atakuję z pozycji szerokiej, bo gdyby szła atak na głowę, głową, to niestety w tym momencie przyjmujemy. Tak, najpierw ręce, potem kontynuacja. Oczy, ręce, głowę, kontynuacja. Dokładnie tak. Jeszcze dwa. Pięknie. Brawo. I ten układ? Nie tak. Już w sensie jedna ręka poziomu, druga względnie pionowa. No i mamy zmianę. Elegancko. Bardzo ładnie. Znowuż pamiętaj, że ta forma obrony jest czymś, co zawsze powinno być za nabrzu. Jeżeli coś pójdzie po drodze nie tak, pamiętaj, że wejście w ten tryb agresywny ma dać Ci szansę rozwiązania sytuacji, nawet jeżeli po drodze gdzieś tam się pośliznęła noga, ręka. Ok. Przejdźmy sobie do techniki właściwej, przejdźmy sobie do działania prewencyjnego. My tę formę nazywamy Friendly Solution. Zakładam, że ja nie chcę uderzać, nie chcę kopać, nie mogę się bić, nie wypada mi się bić. Różne sytuacje, albo czuję na tyle dużą przewagę psychiczną i mentalną, że generalnie wolę załagodzić to w kompletnie inny sposób. Dobra, to w jaki sposób będziemy rozwiązywać ten problem? Znowu, start jest ten sam. Moje dłonie znajdują się pomiędzy, ale widzę, że nie ma ataku. Być może jest szarpanina, być może jest gadka, być może jest zastraszanie i tak dalej, i tak dalej. Przeniosę swoją gardę dalej. Złapię rękę po przekątnej, wystawiając łokieć na linii głowa agresora, głowa moja. Jeżeli w tym momencie miałby uderzać, proszę bardzo, niech wali. Okay? Moja ręka po złapaniu. Chciałbym, żeby kciuk złapał za... dobra, to pierwsza, najprostsza forma. Bardzo szybko zrobimy, pokażę to, tylko pamiętaj, że to jest bardzo efektywne. Zaciskasz pięść, zaczynasz stukać, odpychasz. Ok, bardzo proste rozwiązanie, bardzo delikatna część dłoni. Ok, kompletnie wystarczy. Niemniej, ręce, złapanie, tym razem kciuk od góry za dłoń, środkowy palec od dołu za dłoń, łapię. To cały czas, jedna noga z przodu. Drugą rękę będę chciał podbić, rękę agresora, tak żeby łokieć był w górze. Łapię obydwoma, wycofuję nogę i zaczynam się pochylać, dociskając nadgarstek agresora do swojej klatki piersiowej, wykonując ten ruch.
powoduje to dźwignię na nadgarstek i sprowadzenie agresora do ziemi. Pamiętaj, żeby zawsze w tym momencie się cofać i obserwować, co się dzieje wokół ciebie. Najważniejsza idea tych rozwiązań to, by ty masz być powyżej, twoja głowa powinna być powyżej głowy agresora. Dobra, zróbmy to 10 razy znowu. Każdy raz, łapanie, podbijam i delikatnie uciskam. Jeżeli ćwiczysz to z kolegą, z koleżanką po raz pierwszy, nie przesadzaj, zacznij luźno. Osoba, która łapie, pamiętaj, że najlepszą obroną dla dźwigni jest rozluźnianie, w sensie poddawanie się ruchowi. Jeżeli dasz opór, niestety jest ryzyko uszkodzenia stawu. Świetnie. Przedostatni raz do zmiany. Super. Podbij, złap, usztywnij, ściągaj. Będziemy mieli zmianę roli. Mamy złapanie, najpierw dłonie pomiędzy. Gut, to jeżeli będzie to na tą stronę, to obróćmy tak, żeby było to widoczne. Ręce, gut. Dalsza ręka łapie kciuk do dziurki od góry. Nie, nie, druga łapa, ta ręka. Środkowy do, ekstra, złap, usztywnij. Nie, to wysoko. Teraz drugą podbijaj podstawą dłoń, hop. Przyklej do swojego ciała, wycofaj pomogę. Gut i ściągnij. Gut, mamy. I ręce, złapanie, łokieć pomiędzy nami, o. Gut, druga podbija blisko twojego ciała, to wszystko się odbywa z wycofaniem tej nogi. Nie możesz oderwać ręki od mojego ciała. Hop. Kręć. O! I nie odrywać swojego ciała, bo teraz wyciągnę rękę. Podbicie. Hop. O, właśnie. Good. A, schopanie łokieć. Podbicie. O, właśnie. Dokładnie to jest to. Jeszcze raz. Łokieć, skręt, wycofaj. Nie podbiłeś mocno, w sensie do pionu. O! Ups. I mamy zmianę roli. Stąd ręce, złapanie. Podbijam. Wycofuję nogę. Nie idę do przodu, wycofuję. I naciskam. Ręce, złapanie, łokieć. Cały czas obserwuję. Podbijam z wycofaniem, ściągnięciem na ziemię. Ręce, łapię, podbijam, cofam. Jeżeli jesteś służb albo masz do tego uprawnienia, pamiętaj, że możesz to wszystko kontynuować dalej. Więc stąd, jeżeli mam, mogę przyjść do dźwigni na rękę prostą, mogę przyjść do dźwigni na rękę zgiętą, etc., etc. Niemniej to nie jest w zakresie samoobrony cywilnej. Mamy zmianę. Oczy zamknięte na staw. O, ręce, gut, łokieć, stabilna pozycja. Podbij, wycofaj tą nogę. Gut, o to chodź. Zacznijmy troszeczkę dalej, żeby miał trochę więcej przestrzeni tam. Krok, ręce, łokieć, złapanie, podbicie. Gut. Paluchę, głód, łap dobrze, odbij, ekstra. Bardzo dobrze. Łokieć pomiędzy, łokieć ciut wyżej, super. Podbij z wycofaniem, potem kręć. Najpierw wycofaj, łap, o, podbij. Podbij, hop. Good. I ostatni raz. Hop. Łapanie. Podbicie z krokiem. Musisz podbić. Złap mocno. O! Dokładnie. To jest. Super. Dość mocno techniczny element. Pamiętaj, żeby to było efektywne.
Praktyka, praktyka, praktyka. Musisz wykonać x powtórzeń, żeby to zadziałało. Jeżeli dopóki to nie działa, pamiętaj, aggressive mode. To jest zawsze za nas. Dobra, to co teraz? Lecimy w bardzo szybkie podsumowanie. Zrobimy sobie drabinę od 20 do 2 pracy na prostych na kuli. Po końcu będzie złapanie, twoim zadaniem będzie reakcja albo agresywnie, albo przez dźwignię. Albo zróbmy jeszcze inaczej. Jako challenge mentalny, raz tak, raz tak. Masz zapamiętać, co było wcześniej i następnym razem zrobić to w przeciwnym stylu. Czy to jest jasne, ale zaczynasz? Czy ja mam zacząć? Ja. Ty uderzasz, czy trzymasz? Good. Dobra, zaczynam. 20 prostych. Za ubranie. O, zaczynam od stylu agresywnego. Koniec, mamy zmianę roli. Teraz ty zaczynasz albo dźwignię, albo agresywnego, sam wybierasz co? 20 uderzeń. 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Zamknij oczy. Świetnie, mamy zmianę. 18 prostych. Mamy zmianę. Moja matka. 18. Cofnij nogę, o właśnie, kurcz. 12. Agresywnie, nie agresywnie. Cześć. Come on.
Panie. Świetnie. 4. Cztery. Także odkręcam ciałem, podbijając szczód. 2. I 2. Brawo, good. Wysoka piona, bardzo dobra robota. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Tobie, w jaki sposób reagować w wstępnej fazie złapania. Pamiętaj, żebyś przyciągnął do chronić głowę w pierwszej fazie, ustabilizuj sylwetkę. Jeżeli nic się nie dzieje, możesz pozbyć się stukając bądź działać przez dźwignię. Pamiętaj, dźwignia działa, jeżeli jesteś jej pewny, masz to przećwiczone, przetrenowane, wiesz, w jaki sposób to zrobić. Jest to element zaskakujący dla agresora. Jeżeli agresor zepnie łapę, dźwignia przestaje łapać. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny trening. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym, gdzie będziemy rozwijać ten temat właśnie już o uderzeniu głową. Czyli co robić, gdy bardzo, bardzo mocno jestem spóźniony, spóźniona i muszę reagować następnie. Bardzo dziękuję. Zapraszam Cię do naszej społeczności. Dołącz. Widzimy się następnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia.